On wyrósł przed nami jak młode drzewo, jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim zakrywa się twarze, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Ta czwarta pieśń o słudze Jahwe z Księgi Izajasza traktowana jest niemalże jak piąta Ewangelia męki pańskiej. Bo tyle szczegółów z tej pieśni sprawdza się w opisach Ewangelii. Ale dziś najważniejsze są te, które ukazują prawdę o męce i śmierci Jezusa Chrystusa. Wśród nich widzimy przyjęte z pokorą odrzucenie przez ludzi. Doświadczamy cierpliwości Chrystusa, którą przeżywa jak baranek, orędując za przestępcami, ukazuje nam przykład miłości przebaczającej. A skutki Jego śmierci są błogosławione dla nas. Tyle, że to człowiek przyczynił się do takiego stanu. Ta cała scena ukrzyżowania skupia w sobie destrukcję i nieludzką moc grzechu. Człowiek przez odejście od Boga i pogardzenie Nim sprawił, że każda niegodziwość staje się dzisiaj możliwa. Izajasz pisze o słudze, że zakrywa się przed nim twarze, jakby wstyd ogarniał człowieka. Ale dzisiaj poczucie wstydu zniknęło. Rozwój social mediów sprawił, że co rusz wpadamy na bezwstydny obraz, na czyjeś obnażenie, epatowanie swoim ciałem, by kusić i wzbudzać pożądliwość. Jest to żebranie o czyjąś uwagę, o czyjś czas. A on przelany jest na wulgarne komentarze, pełne nieludzkich pragnień. Przed Chrystusem na krzyżu nikt twarzy nie zasłaniał. Patrzono z pogardą, z agresją szydzono. Pluto. Bo przecież przybity do krzyża nic im nie zrobi. W takim momencie śmierć dla nas byłaby wybawieniem. A co zrobił nasz Pan Jezus? Wszystko przemienił na ofiarę za grzech. Nie swoje, lecz nasze. Czy my rozumiemy, czym jest ofiara? Nie chodzi o jakiś datek, jakąś drobną stratę. Ofiara to miłość, którą realizujemy wówczas, kiedy to jest trudne, bardzo trudne. To umiejętność zachowania miłości w takich najgorszych, potwornych warunkach. Chrystus tego dokonał. My natomiast kapitulujemy. Poddajemy się takich różnych błahych zadaniach. Ileż małżeństw poddało się, by walczyć o miłość i się rozeszło. Za trudne było wrócić do tych dobrych czasów, do tych dobrych zwyczajów, do zachwytu, by na nich budować na nowo, budować dalej. Wydaje się, że słowa przysięgi małżeńskiej o tym trwaniu aż do śmierci były tylko słowami wypowiedzianymi z urzędu, bo tak trzeba. Wielokrotnie nasza walka rozgrywa się do momentu, kiedy stwierdzimy, że my nie damy rady. Nie chcemy trudu.
Nie chcemy przejść przez kryzys, ale u Jego bram składamy broń. Bóg nie jest do podziwiania. Nie jest do zachwycania się Nim jak dziełem w galerii sztuki. To nie jest muzealny eksponat, z którym mamy obchodzić się jak z jajkiem. Skoro Bóg jest miłością, to wiemy, że miłość doświadcza wszystkiego. Serce, które kocha, wchodzi na drogę, gdzie może doznać zranienia. Wchodzi na nią mimo wszystko. Wybiera trud. Ukrzyżowany Chrystus wyrósł przed nami jak młode drzewo, jak korzeń na wyschniętej ziemi. Ta obecność Chrystusa w naszym życiu jest jak zwiastun budzącego się życia. Po zimie widzimy, jak na drzewach pojawiają się pąki i liście. Młode drzewo daje nadzieję, że nic nie jest stracone. A kiedy się dobrze tym drzewem zaopiekuje, ono da nam owoce. A wyschnięta ziemia to nic innego jak nasze otoczenie. Zauważmy, ilu obok nas jest ludzi, którzy nie potrafią się z niczego cieszyć. Którzy przewijają w tych telefonach ten kalendarz, odliczając czas od wolnego do wolnego, byle do piątku. I mamy piątek. Wielki piątek. Mamy ten dzień, gdzie Jezus rzekł między innymi dwa słowa. Pragnę i wykonało się. Pragnieniem Jezusa jest zjednoczyć nas wszystkich rozproszonych, zgromadzić na tej pustyni i otworzyć źródło wody życia. Jak zauważa to święty Jan przed chwilą odczytanej pasji, bok Jezusa został przebity i wytoczyła się z Niego krew i woda. Serce zostało otworzone, byśmy tam szukali naszego życia. Już nigdy nie zamknie się ten zdrój łaski. Kto chce, może przyjść i czerpać. Dlatego od dziś przez 9 dni trwamy na tej nowennie do miłosierdzia Bożego, wołając: miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Wołamy tak, bo wiemy, że sami nic nie możemy uczynić. Wołamy jak nakręceni: miej miłosierdzie dla nas, miej miłosierdzie dla nas. Bo grzech jest silniejszy od nas, ale nie jest mocniejszy od łaski Bożej, która do zbawienia jest nam koniecznie potrzebna. Szatan próbował złamać Chrystusa, lecz nie dał rady, bowiem każdy kawałek Jego ciała, każdy nerw, każda komórka, każda myśl i działanie była przesiąknięta miłością Ojca. I dlatego wołamy: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. To jest jedyna waluta, za którą możemy otrzymać zbawienie. To jedyna ofiara, która jest zdolna pokonać nasze nieprawości. Nikt wcześniej i nikt później takiej ofiary nie złożył. W liście do Hebrajczyków było czytane: nie takiego mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. A chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają. Słuchajmy więc Pana. Napisał mój
umiłowany autor arcybiskup Shin. Nigdy nie jest za późno. Choć czas jest zbyt cenny, aby go marnować, nie wolno nam myśleć, że z tego, co zostało stracone, nie da się odzyskać. Gdy zaprosimy do życia Boga, pojawia się możliwość nadrobienia strat. Bóg jest Bogiem drugiej szansy. Bardzo często właśnie odkrywamy tą swoją przyszłość jako pewnego rodzaju determinację, jako coś, co zostało nam narzucone. Nie zgadzamy się z tym. Nie zgadzamy się z Bogiem, że nasze życie ma mieć taki czy inny wymiar. Jesteśmy zbyt dumni na to, by ktoś nami kierował. I tak długo będziemy walczyć, dopóki nie zrozumiemy, że Jezus przychodzi do słabych i chorych. Tylko tacy wiedzą, że Jezus może im pomóc w sytuacji, w jakiej się znaleźli. Nie dyskutują o tym, że coś im zostało narzucone, ale patrzą i próbują odnaleźć Boga w swoim życiu. Tylko zaufanie przezwycięża lęk. Nieufność ustępuje miejsca wierze. Chrystus, wisząc z rozciągniętymi ramionami i mówiąc "wykonało się", raczej odczuł dla nas niezrozumiałą radość. My widzimy w tym dramat, a On zwycięstwo. To, na co czekał wiele lat, spełniło się. Chciałby zobaczono, iż Jego ramiona zawsze będą wyciągnięte ku grzesznikom, którzy będą do Niego przychodzić. Zawsze będą otwarte. Krzyż stał się znakiem zwycięstwa. Ta pozioma belka obejmuje cały świat. Ta pionowa łączy niebo z ziemią. Za chwilę, podchodząc do adoracji krzyża, pomyśl i powiedz: Twój krzyż, Jego ramiona mnie oplatają. Twój krzyż, prosty, zwyczajny, a jakże wielki. W Jego wnętrzu mała monstrancja, Twoje ciało i 5 stróżek krwi błogosławi ziemię. Naucz mnie umierać. Amen.